Skradając się niemal na palcach, podeszliśmy do drzwi frontowych. Nie mieliśmy zamiaru pukać i łaskawie czekać na zaproszenie. Po prostu otworzymy sobie sami potężnym kopniakiem i wpadniemy do środka. Gotowy? Zapytałem. Odpowiedziałem mu skinieniem głowy. Na palcach odliczył do trzech, po czym z potężnym impetem kopnąłem w drzwi. Albert na kuckach wskoczył do pomieszczenia, celując bronią przed siebie. Policja Mordsville, nie ruszać się! Krzyknął. Usłyszeliśmy brzęk tłuczonego szkła. Facet był ewidentnie zaskoczony. Stał przy prowizorycznej kuchence i trzymał w ręku szklaną miskę, którą opuścił, gdy wtargnęliśmy do środka. Zapewne albo ze zdziwienia, albo ze strachu. Mężczyzna podniósł ręce do góry w geście poddania, na jego twarzy malował się strach. Staliśmy tak przez chwilę z wycelowanymi w niego spluwami. Po chwili opuściliśmy je w dół. Byliśmy niemal pewni, że to nie jest człowiek, którego szukaliśmy. Nasz poszukiwany był zwinny i sprytny, bardzo szybko się poruszał. Przed nami stał natomiast około 60-letni mężczyzna z siwą brodą, a tuż obok oparta była drewniana laska. Przepraszam, co się dzieje? Wykrztusił mężczyzna. Poszukujemy groźnego przestępcy, który uciekł do tego lasu, zacząłem wyjaśniać. Podejrzewaliśmy, że mógł się tutaj ukryć. Przestępca? Tutaj? Zapytał zdziwiony. Tak. Nie zauważył pan nikogo w pobliżu? Nie słyszał pan, aby ktoś tutaj przychodził lub biegł? Niestety nie. Ale zaraz, tak, coś chyba słyszałem. Proszę mówić. Wydaje mi się, że słyszałem dwa strzały kilka minut temu. Spojrzeliśmy z Albertem po sobie nawzajem. Tak, poszukiwany oddał dwa strzały, powiedziała. Zdziwiłem się. Czemu nie chciał wyznać, że to ja strzelałem? Najwidoczniej uznał, że lepiej obarczyć za to poszukiwanego. Przepraszamy za najście, odezwałem się po chwili. Mamy nadzieję, że drzwi nie ucierpiały za mocno. Mężczyzna nadal jakby nie dowierzał w to, co się rozegrało przed paroma minutami. Cały czas stał w jednym miejscu, gdy wychodziliśmy na zewnątrz. Zaczęliśmy powolnym krokiem iść w kierunku, z którego przyszliśmy. Powoli zaczynamy mieć dość tej sprawy, powiedział mój partner. Co ty nie powiesz? Gonimy jakiegoś faceta, biegamy po lesie, wpadamy do chaty, w której mieszka sobie jakiś staruszek i nadal nie mamy nic konkretnego. Dziwne, że facet nic nie słyszał. Jestem pewien, że uciekł właśnie w tym kierunku. Musiał przebiegać obok chaty. Myślisz, że może coś przed nami ukrywać? Zapytała. Nie mam pojęcia. Odparłem zgodnie z prawdą. Szliśmy jeszcze kawałek, po czym stanąłem jak wryty. Doznałem czegoś w rodzaju olśnienia. Teoria, która nasunęła mi się na myśl, mogła być nieco naciągana, ale w takim wypadku należy wziąć pod uwagę każdą opcję. Co jest? Zapytał Al. Cały czas uważam, że nie jest możliwe, aby facet nic nie słyszał. No ale co w związku z tym? A jeśli sprawca ukrył się w tej chacie? A dziadek o niczym nie wie? Dopytał Albert. Może sprawca wtargnął do środka tak jak my. Zagroził mu i bezpiecznie się ukrył. Albert rozważył moje słowa. Przez chwilę miałem wrażenie, że mój pomysł wyda mu się błahy i banalny, jednak momentalnie ruszył z powrotem w kierunku chaty. Bez chwili zastanowienia ruszyłem za nim. Chcesz to sprawdzić? Zapytałem. Nie możemy ryzykować, żeby zginął niewinny człowiek. Jeśli nadal tam jest, musimy zachować ostrożność. Kółko zamknięte po raz kolejny. Wracamy do tego samego punktu, z którego wyszliśmy zaledwie kilka minut temu. Kto by pomyślał? Delikatnie zakradliśmy się na tyły chaty. Przystanęliśmy na moment i nasłuchiwaliśmy, czy coś się dzieje. Martwa cisza. Żadnych dźwięków. Nikt nie krzątał się w środku, nikt nie rozmawiał, nikt nie robił po prostu nic. Może poszedł spać? Szepnął Al, po czym uśmiechnął się. Też ci się zebrało na żarty. Ja pomyślałem, że może już nie żyje. Niezły z ciebie optymista, Aaron. Podeszliśmy do jedynego małego okienka z boku chaty. Nie mieliśmy wyjścia i musieliśmy zaryzykować potajemne zerknięcie do środka. Nie chcieliśmy wpadać do pomieszczenia ponownie. Poza tym, gdybyśmy zapukali do drzwi, moglibyśmy spłoszyć napastnika. Bardzo delikatnie wychyliliśmy głowy ponad parapet. Okno było brudne, jakby
jakby pokryte jakąś sadzą lub jakby ktoś rozmazał na nim jakąś pastę. Ledwo widzieliśmy wnętrze, dlatego też nie obawialiśmy się, że ktoś ze środka nas zobaczy. Nie widzieliśmy nic. Pomieszczenie było puste. Co robimy? Zapytała Ali. Zaczekajmy. Może zaraz ktoś się pojawi. Jak na zawołanie. W tym momencie na środek pomieszczenia wkroczył nasz starzec. Wygląda na to, że był sam. Usiadł na małej kanapie ustawionej przy ścianie, dlatego jego twarz była zwrócona w naszym kierunku. Postawił obok siebie mały taborecik, na którym umieścił lusterko. Po chwili zrozumieliśmy już wszystko. Owszem, byliśmy w błędzie co do zniewolonego starca, jednak to, co odkryliśmy, okazało się o wiele cenniejszym darem. Starzec ściągnął z głowy siwą perukę, pod którą chował krótko ostrzyżone jasne blond włosy. Zdjął okulary i położył na taboreciku. Schylił głowę i majstrował rękami przy swojej twarzy. Gdy znów mogliśmy ją dostrzec, zauważyliśmy, że nie ma na niej brody. Spoczywała spokojnie w jego dłoni. Złożył ją delikatnie i położył obok peruki. Teraz widzieliśmy mężczyznę, który mógł mieć jakieś 40 lat i zdecydowanie byłby w stanie szybko biegać, zwłaszcza, że ma tutaj kryjówkę. A to fiut, powiedział Albert. Nasz dziadziunio nie był z nami chyba do końca szczery, nie uważasz? Ponownie wyjęliśmy broń i ruszyliśmy w kierunku drzwi wejściowych. Musieliśmy powtórzyć nasze wejście. Musimy działać sprawnie i zdecydowanie. Nie możemy pozwolić mu na jakikolwiek ruch. Tak tłumaczyłem swojemu partnerowi, jednak on doskonale to wiedział. Teraz nie bawił się w żadne odliczanie. Spojrzał na mnie i kiwnął głową, co miało oznaczać teraz. Ponowne kopnięcie w drzwi, które wyrwały się z zawiasu. Wpadliśmy do środka, celując w stronę kanapy, na której siedział. Krzyczeliśmy, aby się nie ruszał i nie wykonywał żadnych gwałtownych ruchów. Mimo, że wszystko działo się bardzo szybko i dynamicznie, doskonale pamiętam zdziwienie, jakie malowało się na jego twarzy. Jeszcze większe niż za pierwszym razem. Nie był w stanie zrozumieć, że odkryliśmy jego tajemnicę i jak do tego doszło. Nie udało mu się nas przechytrzyć. Siedział na kanapie i wpatrywał się w nas szeroko otwartymi oczami. Niezłe wdzianko, rzucił Albert. Mężczyzna nie odezwał się ani słowem. Wpatrywał się w nas, jakby nadal nie dowierzając, że właśnie nastąpił kres jego zbrodni. Może zechcesz nam odpowiedzieć na kilka pytań, co? Zapytałem, siadając na drugim taborecie, który stał tuż pod oknem. Powiedz nam, dlaczego zabiłeś 6 osób? Nie zabiłem 6 osób, odpowiedział stanowczo mężczyzna. Nie? To może powiesz nam, kim ty w ogóle jesteś, dodał Albert. Jestem Greg. Więcej informacji wam nie potrzeba. Jeśli tak sądzisz, to się mylisz, odpowiedziałem. Dlaczego zabiłeś 6 osób? Co tutaj robisz? Dlaczego przed nami uciekasz? Skoro jesteś niewinny, udowodnij to. Siedzieliśmy przez chwilę w głuchej ciszy, Greg ze wzrokiem utkwionym w podłogę. Nie wiem, czemu tak się stało, wymamrotał po chwili. Nie wiesz? Nie wiesz, czemu zamordowałeś 6 osób? Ja tego nie pamiętam. A to dobre, rzucił Al. Nie pamiętasz, dlaczego zabiłeś? Lepszej ściemy nie mogłeś wymyślić? Musiałem znaleźć książkę. Jaką książkę? Diabelską księgę. Musiałem ją dostać. Musiałem ją znaleźć. Musiałem ją mieć. Spojrzeliśmy na siebie, zastanawiając się nad tym, co się tutaj dzieje. Facet wyglądał tak, jakby za chwilę miał doznać jakiegoś ataku. Bez przerwy powtarzał, że musiał ją dostać. Dlaczego chciałeś ją mieć? Zapytałem. Cholerna książka. Byłem tak blisko. Byłem tak blisko. Prawie ją miałem. Ona nadal musi tam być. Doszliśmy do wniosku, że najbezpieczniej będzie go stąd zabrać i dokończyć przesłuchanie na komisariacie w obecności doktora Ellingtona. Pójdzie pan z nami. Jest pan aresztowany pod zarzutem zabójstwa 6 osób. Wyrecytowałem z pamięci. Albert wstał, aby założyć mu kajdanki. Moja laska, powiedział Greg. Słucham? Zdziwił się Albert. Potrzebuję laski. Bez niej nie dam rady iść. Doprawdy? Teraz to ja nie kryłem zdziwienia.
Nie tak dawno biegłeś przez ten las jak zawodowy olimpijczyk. Musiałem sobie coś naciągnąć. Jest mi potrzebna. Albert cmoknął, po czym podał laskę Gregowi. Pójdę sam. Nie potrzeba kajdanek. To chyba nie był najlepszy pomysł, jednak biorąc pod uwagę fakt, że naprawdę miał kłopot z nogą, trudno byłoby mu opierać się o lasce z założonymi kajdankami. Poza tym szanse na to, że nam ucieknie, były małe. Dobra, oznajmił Albert. Ale jeden podejrzany ruch i dostajesz kulkę w tą swoją nogę, zrozumiano? Tak. Wyprowadziliśmy go z mieszkania. Ja szedłem pierwszy, Greg za mną, a Albert na końcu. Pozwoliliśmy mu zamknąć chatę na klucz. Wtedy odwrócił się do nas i uśmiechnął. Wiedziałem, że ten uśmiech jest zwiastunem czegoś złego. Na końcu laski coś błysnęło. Spojrzeliśmy w tamtym kierunku i dostrzegliśmy sporej wielkości ostrze. Ostrze schowane w lasce. Nie! Krzyknął Albert. Za późno. W tym momencie Greg skierował ostrze prosto w swoją krtań. Krew trysnęła niczym z fontanny. Zatoczył się i oparł o drzwi, po czym jak bezwładna lalka osunął się na ziemię. Kurwa! Krzyknął Albert. Już go mieliśmy! Wiem, że może zabrzmi to okrutnie, ale przynajmniej pozbyliśmy się seryjnego mordercy z Mordsville. Minęła doba. Sporo zamieszania wywołał trup mordercy w środku lasu, dlatego nie będę się zagłębiał w szczegóły, jak to wezwaliśmy wsparcie, koronera i całą resztę. Skupię się na tym, co wydarzyło się 24 godziny później. Siedząc w swoim gabinecie, spisywałem raport na temat Grega. Miałem już dobre 5 stron opisujące jego zbrodnie. W pewnym momencie zadzwonił telefon. To był dr Frederick z naszego prosektorium. Teraz zajmował się właśnie sekcją Grega. Konstablu Andrews, uważam, że powinniście panowie do mnie przyjechać najszybciej jak to możliwe. A o co chodzi? Obawiam się, że nie jest to sprawa na telefon. Byłbym wdzięczny, gdyby panowie się zjawili. Oczekuję panów w swojej pracowni. Rozmowa dosyć tajemnicza. Wezwałem Alberta, streściłem mu rozmowę z doktorem, po czym wsiedliśmy do auta i pojechaliśmy złożyć doktorowi wizytę. Cieszę się, że przybyliście panowie tak szybko. Teraz powie nam pan, o co chodzi? Zapytałem. Proszę za mną. Poprowadził nas do sali sekcyjnej. Na stole leżało ciało Grega. To znalazłem w jego pęcherzu moczowym, oznajmił lekarz, podając nam cienki rulonik. Wyglądało to jak jakaś cieniutka szklana rurka. W pęcherzu moczowym? Zapytałem lekko zdziwiony. Tak. Dostrzegłem coś na kształt liter. Szkło okazało się być przezroczystą folią, którą można było zsunąć. Gdy to zrobiłem, w ręku trzymałem małą karteczkę. Wiedział, że ma to w środku? Zapytał Albert. Wątpię. W jego żołądku znalazłem dużą ilość substancji przypominającej preparaty na leczenie pęcherza. Widocznie ktoś mu to włożył, na przykład podając znieczulenie lub poddając go narkozie. Pacjent zaczął doznawać bólu, po czym postanowił się leczyć domowymi sposobami. Rozwinąłem karteczkę. Ujrzałem dobrze nam znany czterowers. Rozum oddany, rozkazom poddany. Zadanie do końca być spełnione musi. Gdy wiersz ten czytacie, złość odczuwacie. Zrobiliście błąd, lecz teraz już wiecie. Kogo teraz złapiecie? Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV studiolektor.pl. Czytał Jakub Rutka.